pewne, że jesteśmy po meczu z Gryfem Prabuty. Założenie było tak, że wygrać, no i dokonaliście tego. Tak, udało nam się wygrać. Założenie zrealizowaliśmy. Pierwsza połowa pozostawiała wiele do życzenia, za dużo mniej swobody na obwodzie, skąd też 7 rzutów trzypunktowych trafionych przez przyjezdny zespół, ale w drugiej już było dużo lepiej, jeśli chodzi o defensywę. Mógł sobie trener pozwolić na to, żeby mocniej rotować skład i ogrywać tą młodzież? Tak, zdecydowanie tak. No, takie mecze są głównie po to, żeby ci młodzi chłopcy łapali jak najwięcej doświadczenia. I też tak było dzisiaj na parkiecie. Starałem się dawać sporo minut młodszym zawodnikom. A na pewno już myślami jesteście już wcześniej meczem, który będzie za tydzień w Kobylnicy, tak? Najważniejszy mecz sezonu. No, zdecydowanie jedziemy do Kobylnicy w przyszłym tygodniu. Ale szczerze powiem, że jeszcze jakby moje zainteresowanie jest teraz skierowane w stronę środków finansowych w klubie, bo czekamy na rozstrzygnięcie konkursu, jeśli chodzi o Urząd Miasta. I to jest, no teraz o tym dużo myślimy, bo to jest przyszłość olsztyńskiej koszykówki. Jeżeli uda nam się pozyskać pieniądze, to będziemy walczyć o drugą ligę. Jeśli nie, no to niestety może się zrealizować czarny scenariusz. Aczkolwiek wracając do tego meczu ze Słupskiem, czy z Kobylnicami, no na pewno, jeśli chodzi o aspekt sportowy, będziemy chcieli powalczyć tam, aczkolwiek no, na pewno nie będzie łatwo. Trener prowadzi jakieś specjalne przygotowania, na przykład, które się różnią od tego meczu, na przykład z Prabutami? Nie, i jakby trenujemy dalej swoim torem, czyli 4 razy w tygodniu się spotykamy. Oczywiście będziemy te zajęcia trochę różnicować pod względem właśnie konkretnie tego zespołu. Tam jest kilku dobrych strzelców dystansowych, ale też i zawodnicy podkoszowi, którzy mogą wzmocnić ten zespół z Ekstraklasy, i więc no, jedziemy tam pełni obaw, ale też z mocnym postanowieniem zwycięstwa. A wracając do tych spraw finansowych, wiadomo, kiedy możecie się spodziewać tej decyzji Urzędu Miasta? Bo tak naprawdę żaden klub jeszcze nie otrzymał tej decyzji i każdy się zastanawia, kiedy to może być. Tak jest. Ja myślę, że to jest w przeciągu najbliższych 2 tygodni. Wiem, że ten konkurs został już będzie rozstrzygnięty w najbliższym czasie. A oprócz Urzędu Miasta staracie się szukać innych sponsorów, które tak mogłyby Was pomóc tutaj w walce o drugą ligę? No tak, cały czas penetrujemy ten rynek, staramy się pozyskać jakichś sponsorów, którzy no, pozwolą nam dalej kontynuować naszą pracę z pożytkiem dla młodzieży, ale też i myślę dla środowiska koszykarskiego w Olsztynie.